Dobra, jestem w Kopenhadze, jest zimno, są przeciwności losu, pada coś, zaczyna padać, wieje jak w Kieleckim, ale teraz tutaj w tym zakątku nie wieje, więc można... I jest herbatka po prostu z duńska, z Anglii. Mam dwie takie historie, które mi przychodzą do głowy. Takie niesamowite kobiety, które postanowiły zrobić zmianę w swoim życiu. Jedna to jest bardzo taka ciekawa osoba, która przyszła na terapię uzależnień sama z własnej woli, ponieważ uznała, że ma problem z piciem, a była taką kobietą, która piła alkohol w małej ilości, czyli codziennie jedno, dwa piwa, ale codziennie. Nie umiała w wolnym czasie, sama właśnie ze sobą piła i nie umiała w wolnym czasie się nie napić. I poszła na terapię uzależnień, na grupę terapeutyczną, gdzie opowiadała o tym, że ma problem z piciem. I wszyscy ją wyśmiewali. Znaczy, alkoholicy typowi ją wyśmiewali, że co ona tam po prostu pije takie małe ilości, to ona nie jest alkoholiczka i w ogóle co ona gada. A druga część ludzi mówiła, że ona kłamie, że ona na pewno pije więcej. Że to jest na pewno alkoholiczka, skoro przyszła na terapię uzależnień. A ona była bardzo odważna, bo przyszła wtedy, kiedy nie miała takiego ewidentnego problemu z piciem, tylko wtedy, kiedy jeszcze nie miała bardzo problemu. W takim momencie przyszła, żeby to zatrzymać. I przyszła na grupę uzależnień. To było w ogóle cudowne. I ludzie naprawdę, i terapeuci też dziwnie reagowali na nią, bo nie wierzyli jej, że to są prawdziwe ilości, które ona pije. I że to jest jakiś problem, z którym ona przyszła, ale wiesz, problem był w niej, w psychice i ona chciała przestać pić. Ona czuła, że jest uzależniona od tej małej substancji, małej ilości. Jedno, dwa piwa dziennie, ale codziennie i bez tego nie mogła. To wiesz, to jest poważna sprawa. To się wydaje, a co tam, nic takiego. I ona na tej terapii przeszła, przestała pić. A po paru latach zdecydowała, że chce czasem pić alkohol. I wtedy uzgodniłyśmy w sumie wspólnie, tam pogadałyśmy o tym, żeby piła alkohol nie w samotności. A okazało się, że możliwości jej życia takiego towarzyskiego są takie, że w sumie jak wróciła do picia alkoholu, to piła dwa razy w roku. Bo bardzo mało imprezowała, nie chodziła na jakieś imprezy takie, to ją nie kręciło w ogóle, nie? Więc jak przestała pić w samotności, to piła tylko to. No to taki typ uzależnienia, gdzie jeszcze, wiesz, może nie przekroczyła takiej bariery, że musi być w abstynencji non-stop w 100%, tylko po prostu może, nie? I od paru lat tak funkcjonuje, że pije alkohol w małej ilości gdzieś na imprezach i nawet jej to ją nie kręci, to ją nie wzrusza, nie? Ona nie musi. Nawet czasem pije, czasem nie ma problemu, nie? I bardzo małej ilości i nigdy nie pije sama i to zmieniła. Także to, wiesz, niesamowita historia. A druga historia niesamowitej kobiety, młodej, 20 parę lat, dziewczyna, która bardzo intensywnie ze swoim chłopakiem piła alkohol, potem zaszła w ciążę, urodziła dziecko i nowa sytuacja życiowa odmieniło jej życie tak, że ona postanowiła nie pić. No wiadomo, w ciąży przestała pić. A potem po ciąży pomyślała, że nie chce pić dalej. I ona jest młodziutka i ona ma takiego chłopaka, który... No ma większy chyba problem niż ona z piciem miała, ale w każdym razie coś, co mnie bardzo poruszyło, aż prawie do łez, wzruszenie takie, jak ona mi powiedziała, że chce przestać pić alkohol całkiem, na zawsze. A to nie jest taki, wiesz, przypadek, że alkoholizm, problemy, terapia i, wiesz, ewidentny taki problem, tylko taki moment, w którym ona poczuła, jest młodziutka i mogłaby pić dalej, ale wie, że jakby piła dalej, to by się uzależniła. I nawet jeśli to by się stało za 10-20 lat, to ona wie, że ona pójdzie w taką drogę i wie, że alkohol dla niej ma takie znaczenie, że dla niej tam jedno piwo, pół piwa to nie będzie frajdy, że ona będzie potrzebowała więcej. No bo już, jako wiesz, taka nastolatka, taka intensywnie pijąca kobieta młoda, jak przestaje pić, to potem powrót, ona wiedziała, że będzie piła... Że nie wróci, że no nie ułoży sobie tego. I tak poruszająco mówiła mi o tym, że ona postanowiła nie pić już nigdy w życiu alkoholu. Aż się jej pozazdrościłam i pomyślałam, wow, jaka w ogóle odważna.
wchodzi w życie, w nasze społeczeństwo i postanowiła nie pić i będzie tego bronić, nie? Przez wiele lat. A sama jest też, ma doświadczenia w rodzinie z alkoholizmem, więc widziała, jaki to syf, jakie to okrutne jest, nie? Całe to picie alkoholu i to, co ono robi człowiekowi i rodzinie. Jestem lekarką, ordynatorem w szpitalu. Mam męża, no. Mam taki mały problem w domu, bo ten mąż trochę, on jest alkoholikiem, ale on się nie przyznaje do tego, ja to wiem. Wszyscy to wiedzą w sumie, ale on mówi, że nie, tam. On ma taki styl, że pije w domu sam. I w sumie mi się to podoba, bo ja wcześniej, jak się poznaliśmy, to on chodził gdzieś tam z kolegami po barach i tak wracał późno w nocy. Ja się bałam, że coś mu się stanie i wolałam, żeby został w domu. No i tam mówię, dobra, chodź, tutaj się napijemy razem, ja tak trochę, zrobimy sobie taką randkę i porozmawiamy. Możesz się napić, ale siedź w domu, nie będziesz łaził gdzieś po kolegach, bo nie wiadomo, wrócisz jakiś taki, jeszcze cię ktoś pobije. Więc po prostu czasem sobie, no w domu tak no, na spokojnie, nikt go nie widzi, więc mu tak trochę pozwalam, ale myślę sobie, że żeby mu nie było ciężko, no to tak trochę z nim czasem piję, żeby tak trochę może on wypił mniej. I tak sobie tam, ja o wiele mniej piję niż on, bo ja tam takie troszeczkę tylko symbolicznie, no ale żeby miał poczucie, że ma z kim tam się napić, to no to się tam gdzieś napiję, ale mi tam alkohol do niczego nie potrzebny. Jeśli o mnie chodzi, to ja w ogóle nie muszę pić. Nie mam koleżanek. A nie. Ja tam z tym mężem sobie tak siedzimy, gadamy, mamy czas dla siebie, czasem gdzieś pojedziemy do jakiejś, do rodziny czy do znajomych i tak my tak lubimy sami ze sobą, my się najlepiej dogadujemy. No, można powiedzieć, że tacy oboje introwertycy jesteśmy i tak potrafimy sobie siedzieć ze sobą, w ogóle nic nie rozmawiać, każdy zajmuje się sobą, albo sobie pogadamy, każdy ma swój pokój, tu sobie ktoś poczyta, coś sobie pooglądamy, albo razem oglądamy filmy, lubimy kryminalne najbardziej. No i sobie wtedy tam trochę się napijemy i tak, ja nie potrzebuję po pracy, to ja chcę do domu jak najszybciej i nic mi więcej nie potrzeba. Ja w ogóle nie wiem, o czym rozmowa, czemu pan mnie pyta o picie, przecież to nie mój problem, tylko męża. Co ja mam do tego? No, to człowiek się napije lampkę wina i co, jest to jakiś problem? Przecież normalne, wszędzie ludzie tak piją. Cała Polska taka. Co w ogóle w tym dziwnego, że się ktoś napije wina, to coś nie tak? No po prostu normalnie, na relaks biorę, piję troszkę wina, tak jak ludzie, normalnie. Przecież nie mam ani kaca, ani się nie upijam. No jaki problem? A że tak dosyć często, to są takie małe ilości, że to w ogóle żadne śladowe ilości są. To nic się nie dzieje przecież. Through this world, will you guide me? Through this pain, will you always hold my hand? When I need you, when I don't know what I'm doing with myself. I'm a lost soul, walking through this world like I have some idea. When I don't, and I take on the baggage 'cause I think that I can. And I wait for the right time to go with my plan and come to you and tell you how I feel. Niedawno też nawet zadzwonił do mnie taki mężczyzna, mąż kobiety, która trafiła z marskością wątroby do szpitala i powiedzieli mu, że musi żona mieć przeszczep wątroby,
A on powiedział, że ale ona nie piła tak dużo. To nie, lekarze postawili diagnozę, że to alkoholizm, ale on się z tym nie zgadza. Marskość wątroby u kobiety. Skąd się wzięła? Nawet mąż nie chce wiedzieć, że z tego powodu. Straszne, ale ona, no, groziła jej śmierć, jeżeli szybko nie znajdzie się organ taki, który będzie można jej przeszczepić. Także, wiesz, sprawa, która się zaczyna bardzo tak delikatnie, może się skończyć drastycznie, ale nie od razu. I my nie chcemy widzieć tych dalszych efektów, że coś będzie za 15 lat, za 20 lat. Ale jak teraz robimy sobie jakiś nawyk taki mały, to on będzie nawykiem silnym po jakimś czasie. To jest taki drobiazg dziś. A raz, a jedno piwo, a tam jutro też, a pojutrze. To takie to są drobiazgi, ale potem ten drobiazg się przeradza w silną potrzebę i brak możliwości funkcjonowania bez tego. Po 20 latach, no to już jest poważny problem, ale niewinnie się zaczyna. Drogie wino, to nie takie zwykłe tam z Biedronki za 25, tylko takie wyszukuję na wakacjach, gdzie jestem, to zawsze pytam, gdzie jakieś dobre wino jest, z Portugalii przywożę, z Hiszpanii. No, można powiedzieć, że jestem koneserem, lubię wino wytrawne, nie takie jakieś tam, nie wiem, proste, takie słodkie. No i w sumie lubię tak winko, tak. Wieczorem, jak już wszystko tak ucichnie, wszystko załatwię i siedzę sobie tam Netflixa, tam lubię sobie pooglądać seriale i sobie siedzę i tam dzieci tam jeszcze trochę baraszkują w pokoju albo już tam idą spać i ja tam sobie, no to w sumie nie przeszkadza, bo przecież nawet jak dzieci biegają, to ja tam winko sobie mogę się napić i tam przecież no to alkohol jest dla ludzi. No więc tak. Bo ja od niedawno się rozstałam z mężem i zostałam sama z dziećmi i po prostu ciężko jest, nie? Wie pan, nie? Życie jest ciężkie i zostaję sama, pracuję dużo, dzieci odbiorę z przedszkola i po prostu mam... no nie narzekam tam, finansowo sobie radzę, bo pracuję w korporacji, ale po prostu co jakiś czas mnie tak dopada taki zły nastrój, tak no jestem sama, sama, no trochę tam na tych portalach społecznościowych tam szukam trochę jakiegoś mężczyzny, ale jakoś dobrze nie trafiam i ciągle jakieś dziady takie się tam pojawiają. No i zostaję sama i jak mi tak dopadną takie złe chwile, to wtedy piję, żeby się lepiej poczuć. I to mi tak pomaga. To winko tak, to jest taka moja chwila dla mnie, takie parę minut sobie mogę pomyśleć. Jak mi się tam łezka zakręci, to sobie popłaczę. I taka jestem wtedy taka, no taka sama ze sobą sobie jestem i tak potem się tak lżej czuję. Dziewczyny, jak co one tam robią? Nie, ja tam nigdy na imprezach takich integracyjnych to ja nie piję. Nigdy nie piję. Ja tylko tak, żeby tam, no może lampkę, ale tam ja się tam nie upijam, nie? Ja przecież nie muszę wyglądać dobrze, nie? Ale moje koleżanki, co tam robią? No nie mogę mówić, nie, ale normalnie zdrada na prawo i lewo, tańczenie na stołach, tam jakieś integracyjne spotkania, to po prostu rzeczywiście integracja następuje. Następuje. A potem cicho wszyscy wracają do pracy i nic nikt nie mówi, a wszyscy wiedzą, nie, kto z kim tam spał, gdzie tam co, kto żygał, no w ogóle wszystko wiadomo, ale dobra, wracamy do codzienności i się uśmiechamy i wszystko dobrze. Nie, ja tam zawsze bardzo, bardzo elegancko wyglądam, bardzo się tam pilnuję, nie. Najwyżej już po integracji tam sobie wezmę winko i tam sobie tak napiję się, ale już ja wolę sama ze sobą, tam nie potrzebuję w towarzystwie, to tam trzeba dobrze wyglądać, dobrze wypaść. Jest dużo mężczyzn, którzy piją w stylu kobiecym i że jak teraz mówię o kobietach, które piją w taki sposób, to mówię też o mężczyznach, którzy tak piją. Oni są w takim samym zagrożeniu jak te kobiety. I dużo jest takich mężczyzn. I oni też uważają to za normalne, tym bardziej, że w porównaniu do innych mężczyzn to w ogóle prawie nie piją.
Co to jest? Nigdy nie pić alkoholu w samotności. Nigdy. I nigdy właśnie na emocje. Tylko na takie trudne emocje. Tylko na przykład w towarzystwie, rzadko i tylko w takich sytuacjach, kiedy jest po prostu wesoło. Nic się nie dzieje i nie piję z jakiegoś powodu, że mi ciężko, źle albo coś mi w życiu się zrobiło, dobrze lub niedobrze, tylko po prostu jest jakaś sytuacja towarzyska, są ludzie, jest trochę alkoholu, nieczęsto, no to jest bezpieczniejsze. Jeżeli odkryjesz, że chce ci się pić z jakiegoś powodu takiego emocjonalnego, to wtedy nie pij w ogóle. Tylko przeżyj, przetrwaj ten stan samodzielnie. W takiej sytuacji można usiąść i poczekać, aż stan trudny minie, albo płakać, albo porozmawiać z kimś, ale nie sięgać po alkohol i nie w samotności. Sprawdzałyśmy z kobietami, co się z nimi dzieje, jak się napiją alkoholu, wtedy, kiedy mają lękowe zaburzenia. I okazuje się, że dzień po, albo dwa dni po wypiciu alkoholu pojawiają się ataki paniki. Naprawdę. Ktoś, kto ma ataki paniki, używając alkoholu, żeby sobie pomóc, tak naprawdę wzmacnia prawdopodobieństwo pojawienia się ataków paniki. I robiłyśmy takie testy, że wiesz, kobieta miała jakiś gorszy czas i nie piła i przeżywała potem jakiś tam lęk, a jak się napiła, to przeżywała atak paniki. I to nie tylko u kobiet działa, ale tak naprawdę, wiesz, te gorsze stany emocjonalne czasem są, pojawiają się po tym, jak ktoś się napije alkoholu. Niewielkiej ilości. Naprawdę, to jest dziwne trochę, nie? Niemożliwe, że tak aż. Ale po kilku dniach i niekoniecznie na drugi dzień. Więc jak to się dzieje po kilku dniach, to tego nie połączysz ze sobą, że to jakoś wpływa, nie? Ale no, z obserwacji wynika, że tak. Że po prostu alkohol pogłębia stany lękowe. Jak ktoś ma lęki, to nie powinien używać alkoholu. Jak ktoś ma depresję, to tym bardziej, ponieważ depresja jest schodzeniem w dół, alkohol jest substancją chemiczną, która obniża nastrój, tak jak leki uspokajające. Więc na depresję to nie jest lek, to jest po prostu pogłębianie się w depresji. Jeżeli ktoś ma depresję i używa alkoholu, to zjeżdża w dół. Jeżeli ktoś ma lęki i używa alkoholu, to lęki się powiększają. A miałam na terapii kiedyś, jak pracowałam w ośrodku w Szklarskiej Porębie, taką kobietę, którą mocno pamiętam. Była taką fajną bardzo kobietą, też taka bardzo i wykształcona, i fajna, ambitna. I to była kobieta, która rozpoczęła od takiego trybu picia codziennie wieczorkiem samemu. Samej. I tak robiła, że aż się uzależniła i trafiła do ośrodka, ale to uzależnienie polegało na tym, że ona cały czas piła w ukryciu i nikt nie wiedział. Oczywiście możemy tak sobie wyobrazić, że nikt nie wiedział, bo po jakimś czasie już cały świat wiedział, tylko ona myślała, że nikt nie wie. Ale to była kobieta, która miała problem z wątrobą. Miała taki, wywaliło jej brzuch taki i na terapii właściwie to musiała trafić do szpitala. Bo się okazało, że tam coś z tą wątrobą jest tak, że ją no, karetka zawiozła. A wszystko zaczęło się od takiego delikatnego kobiecego picia. Ona była już w praktyce jakieś 30 lat tego picia, ale zaczęła jako młoda kobieta, nieświadomie i bardzo to było takie niewinne. Jak się pytam, wiesz, tak dokładnie, jak kobiety piją na przykład i opowiadają mi, no to pytam się, a ile wypiłaś? A, lampka dwie, ale weź tak dokładnie policz, nie? I okazuje się, że to jest większa ilość, niż mówią. Wiesz, kobiety w samotności, jak mówią, że piją mało alkoholu, to potrafią czasem wypić jedno wino. Ze stresu można pić alkohol, żeby się zrelaksować, ale też na przykład niektóre osoby, ja też zauważyłam, że jak mają wystąpienie publiczne, albo kiedyś tańczyłam w pewnym zespole tanecznym, ale naprawdę, wiesz co, poważna sprawa. Przed występem parę kobiet sobie walnęło alkoholu trochę, żeby być luźniejszą przed występem tanecznym. Wiesz, no to nieduża dawka alkoholu, ale to było dla mnie jakieś poruszające. Po co?
wiesz, żeby się wyluzować i tańczyć. Przecież można się nie wyluzować i tańczyć i wyluzować się w trakcie tańczenia. Albo właśnie jak na imprezie ktoś mówi, a ja nie umiem tańczyć i piję alkohol, żeby się wyluzować i tańczyć. I to nieprawda, że człowiek nie umie tańczyć, tylko że nie umie tańczyć bez alkoholu. To znaczy nie nauczył się przełamywać stresu, takiego lęku społecznego i takiej jakiejś bariery takiej cielesnej, żeby tańczyć bez alkoholu. To ewidentnie u kobiet jest bardzo silne, że jak kobieta pije alkohol i jest w publicznej, przepraszam, sytuacji, na imprezie zakładowej, na imprezie integracyjnej, to kobieta, która się napije, staje się frywolna. To znaczy, przekracza własne granice. Ja nigdy nie piję sama. Ja wiem, że do alkoholizmu doprowadza picie w samotności. Ja postanowiłam, że nie będę nigdy piła sama. Ja zawsze z przyjaciółką, z koleżanką albo z sąsiadką moją. I my zawsze razem się spotykamy i po prostu pijemy razem. Jak już nie ma pracy, jest wolny czas, każda ma wolne, uzgadniamy sobie, no tam koleżanka mówi, no to kiedy pijemy, nie? I tam, i się tam ten... ale jak... nie tak często, nie? Raz na jakiś czas, na weekend po prostu, żeby się tak fajnie, tak się pobawimy, pochichramy, czasem tańczymy w ogóle, czasem we trzy się spotkamy, czasem w cztery, a czasem we dwie, no to sobie tam poplotkujemy. No ale tam jakiś drineczek to musi być, bo no bez tego to by było tak smutno, no tak. Nie no, raz się zdarzyło tylko, że tam coś zapaliłyśmy, jakiegoś skręta, ale to tylko tak na próbę. Nie, nie, pijemy, wystarczy alkohol. Alkohol jest bezpieczniejszy, tam jakieś narkotyki, jakieś marihuany, amfetaminy i my tego nie robimy. Nie, nie, alkohol jest bezpieczniejszy. To nie narkotyk, no po prostu substancja normalnie, legalnie można w sklepie kupić, no to sobie kupujemy i no chyba, no nie wiem, ktoś to wymyślił, nie, że to jest okej pić alkohol, więc sobie kupujemy alkohol, substancję legalną i pijemy. Nie, narkotyków to nie, nie, w życiu. Wódka z kolą, gin z tonikiem tam, a jedna taka moja koleżanka to ma takiego trochę hopla na tym punkcie, ona takie wymyśla, takie kolorowe, takie bajery, czyta jak to zrobić i tam jakieś pomarańcze, tam jakieś takie cytrynki, takie wiesz, parasolki. I się czasem bawimy tak i sobie pijemy takie ładne drinki, robimy zdjęcia i na Instagram, żeby tak no, ładnie to wyglądało, nie? No zawsze do tego jest jakaś sałatka, coś, no. No nie, to nie chodzi o to, że tam dużo, bo to nie musi być dużo tego picia, no bo tam jedna flaszka tam nam wystarczy w drinku rozlana, to tam... to my nie jesteśmy pijane, tylko tak lekko, tak, na takim rauszu. Od liceum tak, bo my się tak ciągle przyjaźnimy razem już od liceum i w sumie tak od liceum się spotykamy raz na jakiś czas na weekend, żeby się tak no, spotkać, porozmawiać i tak każda tam się zwierza i jesteśmy takie otwarte i każda mówi, co czuje, co przeżywa i tak fajnie, bo można tak przy okazji tak się otworzyć i opowiedzieć o swoich problemach. Nigdy nie jestem na mocnym rauszu, nie. Jak na jakim? Na rauszu, tak, tak, nie, tam taki szmerek, nie. Normalnie się czuję w niedzielę. Budzę się, no, myję podłogi, tam ogarniam chatę, bez problemu. No ale pan myśli, że to tylko po prostu trzeba tam ostro. No przecież alkohol można pić w małych ilościach i to nic się nie dzieje. Nikt nie żyga, nikt nie tańczy, nic się tam takiego jakiegoś dziwnego nie dzieje, nie ma... No nie, no po prostu myję podłogi, bo co tydzień akurat w niedzielę myję podłogi, no tak mam po prostu. Mi się w sobotę nie chce, bo w sobotę to tam impreza, odpoczywamy i tam się tam bawimy bardziej, a tu po tej imprezie akurat to wszystko posprzątam i od razu mam chatę posprzątaną na następny tydzień. Ale to nie, nie, nie jest ostro. Nie, nie, nie. My tam jesteśmy cichutkie, grzeczne dziewczyny.